No u mnie oczywiście nie mogą się święta odbyć bez białej kiełbasy. Ja mam taki swój sposób, zresztą wzięty od mojej mamy kochanej, że białą kiełbasę najpierw się obsmaża na patelni. Oprócz tego w drugiej patelni się obsmaża bardzo dużo cebuli, którą się zalewa piwem i wstawia się kiełbasę do piekarnika i polewa się ją właśnie tą cebulą połączoną z piwem i to jest naprawdę, no, naprawdę szał. To w mojej rodzinie od lat ten przepis jest wypróbowany, sprawdzony i no i ja też się nauczyłam wreszcie to robić.